ta przygazówka to tak wcale nie przypadkowo. Patrząc na to, w jakim aucie dzisiaj siedzę i z jakim mam do czynienia. Dzisiaj dowiecie się, jak brzmi, jak wygląda i przede wszystkim jak jeździ Audi RS5 V6 TFSI o mocy 450 koni mechanicznych. Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Sprawdźmy to. Od 0 do 100 km na godzinę. Dobra, jaki czas? 3,5 sekundy! Teraz pora na cold start. Zobaczcie, jak brzmi ten samochód po całej nocy przespanej w garażu. Świetne jest też to, że samochód nie blokuje się, leci do całej odciny. Nie ma ograniczenia na 3 czy 4 tysiącach przy dodawaniu gazu na neutralu albo parkingu. To sprawdzę po krótkiej jeździe, no bo teraz wypadałoby rozgrzać trochę samochód. Tutaj nie usłyszymy zbyt wiele. Dobre, bardzo dobre jest to, że samochód posiada rzeczywisty wydech. To nie są żadne atrapy. To są wydechy, wydech z przepustnicą. Owalne, piękne, wielkie wydechy. Jak widzicie, wydechy są prawdziwe. Mamy cztery rury w dwóch końcówkach i tam widzicie przepustnicę. Zobaczcie teraz, zmienię tryb i zobaczcie, jak przepustnica działa. Teraz przepustnica jest otwarta, obroty rosną, samochód jest głośniejszy. No i podkreślę to jeszcze raz, to nie są atrapy. Pokażę wam jeszcze, jak brzmi ten samochód przy dodawaniu gazu, ale nie teraz. Teraz jedziemy rozgrzać ten wydech i cały samochód, bo to jest auto z garażu. Jeżdżę nim tydzień, dostałem od Lux Auto na testy na tydzień ten samochód, RS5. No i to będzie ciekawy film. Przy okazji zwróćcie uwagę na oświetlenie ambient we wnętrzu. Nie jest to co prawda tak jak w Mercedesie, ale też ma swoje smaczki. Tutaj mi brakuje całego oświetlenia. Ten pasek mógłby być podświetlony. Oczywiście mając do dyspozycji Audi RS5 nie mogłem nie zrobić filmu z reakcjami pasażerów na Uberze. Dopiero wtedy pokażę wam prawdziwe przyspieszenie oraz bezcenne reakcje pasażerów. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Film już niedługo na YouTubie. Czy mieliście tak kiedyś, że napaliliście się tak mocno na coś, nakręciliście się i w końcu jak już dostaliście to, to było to wielkie rozczarowanie? Ja tak miałem z RS5. To było moje pierwsze wrażenie. Na początku musicie coś wiedzieć. Dostałem ten samochód do testu na tydzień i przez pierwsze dwa dni ledwo co dodawałem relacje na Instagram, ponieważ było to dla mnie rozczarowanie. Ale uwaga, żadna w tym wina samochodu. Tuż przed RS5 miałem do testu BMW M5 Competition, które miało prawie 200 koni więcej. No i stąd to pierwsze rozczarowanie RS5. Ten samochód jest zupełnie inny, nie ma co nawet porównywać. Tamten M5 była dużo mocniejsza, dużo bardziej dynamiczna, dużo głośniejsza z wydechu. Chociaż ten wydech też robi naprawdę robotę, ale chciałbym się odciąć od tamtego auta. Ja po 5 dniach, bo mamy niedzielę, po 5 dniach testu mam już świeży umysł i mogę z wielką przyjemnością powiedzieć wam, jak zajebisty jest to samochód. Na początku skupmy się na wyglądzie RS5. Samochód jest bardzo skomplikowany w swojej prostocie, można by rzec, ponieważ zobaczcie, z zewnątrz, jakby tak spojrzeć, jakby nasze mamy spojrzały, no to zwykły samochód, prawda? Dopiero ludzie, którzy są związani z motoryzacją, wiedzą, że samochód rozpędza się jak nie jeden supercar, ponieważ ma przyspieszenie niecałe 4 sekundy do setki. Tutaj jest takie przedłużenie linii świateł, wloty powietrza, które są atrapą. Tam nie ma przepływu. A z kolei tutaj mamy wlot powietrza już prawdziwy, jakbyście tam sobie spojrzeli. Tu oczywiście, jak już jesteśmy blisko, warto podkreślić, że samochód ma ceramikę. Wielkie, prawie całkowicie wypełniające 20-calową felgę. Tutaj, jak już jesteśmy przy przedniej ośce, warto zwrócić uwagę na te hamulce ceramiczne, które ukryte są w tej 20-calowej feldze. Samochód jest poszerzony. Mam nadzieję, że złapię wam tą linię poszerzenia. Z tej perspektywy chyba najlepiej widać, jak odchodzi. Jest poszerzony. Tutaj widać, jak poszerzony jest tył samochodu. No i jeszcze
szybko pozwolę sobie napomknąć, że tu również atrapy. Jak widzicie, ja mam do czynienia z wersją 5-drzwiową, więc jak już o tym mówię, no to pokażę wam też, jak wygląda tył. Siedzi się bardzo wygodnie, 4-osobowa rodzinka, idealne auto, jeżeli ojciec lubi sobie powariować na autostradzie. No i oczywiście wzór heksagonalny. Lotka czarna, ładnie podkreślająca ten tyłek. Linia również bardzo fajna, tu odchodzący zderzak razem z dyfuzorem. No i wydechy, które na szczęście nie są atrapami, jak w innych niemieckich markach. Tutaj nie znajdziecie atrap wydechu, tu macie pełne, razem z przepustnicą pełne wydeszki, które już mi paruje, przepraszam. Zobaczcie, tutaj mamy jakieś takie różne, fajne, dziwne rzeczy i to jest na przykład masaż. Ja dopiero po 4 dniach wczoraj odkryłem tą funkcję w Audi RS5, że ja mam masaż. Maybach to nie jest, ale mało które auto ma masaż w fotelu. No dobra, teraz czas pokazać, jak jeździ ten samochód. Redukcja na trybie Dynamic. Piątka, czwórka, trójka, dwójka, 5000 obrotów i jazda. Coś, na co każdy z was czeka, czyli przyspieszenie. Audi RS5, 450 koni, V6 TFSI. Mamy kawałek prostej, mamy super fajny, szybki samochód. Zwróćcie też uwagę, jak brzmi z procedury ruszając. Wydech RS5. Duży plus, naprawdę. Audi, gratuluję dobrej roboty. Pod maską kryje się silnik V6 TFSI na podwójnej turbinie biturbo, nie twin turbo, to jest różnica. Mogłoby być twin turbo, to by było fajne, ponieważ tu w biturbo to są te same turbiny i one pracują obie albo nie pracuje żadna. Jestem w Warszawie, obok centrum. Zmierzmy, jak będzie wyglądało spalanie, bo kieruję się na trasę i przejedźmy, nie wiem, mniej więcej 100 km, żeby mieć jakieś odniesienie. Teraz, jak widzicie po mieście, spokojna jazda to 12,5 litra. No może spokojna to za dużo powiedziane. Taka półintensywna. Teraz robię zerówkę i mamy 17,51. Sprawdźmy, jakie jest spalanie na trasie. Po 16 km 5,7 litra. Jest trochę tłoczno na drodze, ale no, i tak jestem zaskoczony. Mogłem trochę inną godzinę wybrać, bo jest poniedziałek 17, ale zobaczymy, jak będzie dalej po 100 km. Wjeżdżam już do Łodzi. Jak wjadę do centrum, no to podam wam wyniki, co tam udało się wyskrobać. Słuchajcie, no trochę przekombinowałem, ponieważ myślałem, że po mieście też się fajnie to spalanie zmierzy. Na trasie miałem finalnie tu w tą stronę 6 litrów. No i teraz jest 6,4 litra. Straszne korki w mieście, no i tak to wygląda. Ale co ciekawe, robiłem to, ten sam test w tamtą stronę, w drugą stronę. To znaczy z Łodzi do Warszawy, ponieważ wypożyczalnia jest w Łodzi, stąd odbierałem auto. I było 5,8 litra, co macie tu na zdjęciu udokumentowane. To jest dowód. Na trasie plus trochę Warszawy, bo ruszyłem z wylotówki Łodzi i w centrum Warszawy skończyłem pomiar. 5,8 litra, luksus. Cześć. Właśnie nagrywam. Siema. Siemano. Chcesz pozdrowić widzów? Pozdrawiamy wszystkich widzów z Łodzi i z całej Polski. Super, dzięki wielkie. Co? Dzięki, dzięki. Jeśli mogę w jednym zdaniu podsumować, no to uważam, że to jest jeden z tych plusów nowej technologii motoryzacji, że te auta rzeczywiście są bardziej ekonomiczne.
niecałe 6 litrów na trasie w 450-kątnym aucie z V6. To już dobry wyczyn. Ja oddaję samochód do wypożyczalni, do Lux Auto. Bardzo dziękuję za zaufanie. No i niedługo, tak jak wcześniej wam wspomniałem, może pojawi się Uber z RS5 na YouTubie. Dajcie znać. Pamiętajcie o subskrypcji, to jest głupie, no ale ważne. Wbijajcie na Instagram i do następnego. Cześć!